Ta. No, proszę Państwa, nawet dzisiaj to nie jest niedziela. Aktualności dnia. Aktualności dnia. Poczekaj, ja mam jeszcze nawet jeszcze lepsza tarę. Drodzy Państwo, audycja aktualności dnia. Mamy teraz połączenie już na żywo z księdzem profesorem Janem Machniakiem z Krakowa. Witamy serdecznie, księdza profesora. Cześć Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Słyszeliśmy się po 12 felietonie, ale teraz na żywo dzisiaj chcemy też powrócić, bo dzień szczególny, dzień barw narodowych, dzień flagi Rzeczypospolitej oraz dzień Polonii, więc myślę, że trzeba nam o tych znakach bardzo mocno mówić, o znaczeniu też barw narodowych. No i też jesteśmy przed uroczystością Matki Bożej Królowej Polski, a więc 1050-lecie Chrztu Polski przeżywane już jutro na Jasnej Górze. Są to bardzo ważne tutaj daty te rocznice. Ja bym powiedział, ojcze, że takie tri. Ale to będą piękne, kiedy niedziela, tu będzie pięknie. Niedziela Wielka Nocna, ale przecież 1 maja. Dobra, teraz trochę niżej, tak jak tego Józefa, robotnika, kiedyś święto pracy. O, dobra, jeszcze. Właśnie o robotnika. Bardzo wysokiej rozdzielczości. W wczorajszym przemówieniu nawiązał do tego, że... Dobra, teraz jeszcze może tak troszeczkę uklęknij przed Panem Bogiem. Sytuacja się zmieniła. System dobra, boczkiem teraz uklęknij. Tak, ale o ludziach ciężkiej pracy, których ciągle jest dużo, nie możemy zapominać. Dobra, nie jeszcze jedno zrobię. Zmieniają się warunki pracy, ale nie można zapominać nigdy o... Teraz jeszcze z tym, dobra, jeszcze. ...najtrudniejsze w sensie fizycznym pracy i które są bardzo potrzebne. Dobra, budowy wielkie, czy... praca w wielkich fabrykach. Natomiast dobra, drugi dzień, 2 maja, pięknie. Od kilku lat przeżywamy w Polsce jako święto flagi. Muszę powiedzieć, że Kraków jest coraz bardziej pozbawiany flagami. Coraz bardziej ludzie czują to, że to jest taki powód do naszej dumy narodowej flaga, biało-czerwona, symbolika tej flagi. Kolor biały, symbol srebra też, ale też symbol pewnej godności. To jest ten jeden znak, a czerwony kolor, symbol ognia i krwi, odwaga, ale też męczeństwo, wieczność. Jak bardzo te kolory złączyły się z naszą historią, z historią Polski. I no, w mieście wiadomo, że są urzędy, są różne instytucje, które dbają o to, żeby flagę wywiesić, ale widziałem też, idąc dzisiaj rano na mszę świętą, ktoś już prezentek na ulicy Świętego Jana, że nawet na prywatnych domach, w oknach, wielu ludzi wywiesiło flagi. To właśnie takie podkreślenie, że utożsamiamy się z tą rzeczywistością biało-czerwoną, z tą rzeczywistością, której na imię Polska. Na tej fladze, która jest godłem narodowym, jest też orzeł biały, orzeł w koronie. Dzisiaj wróciła korona, żeby przypomnieć tą wielką historię Polski. Myślę, że warto o tym pamiętać. Tutaj takie wspomnienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo on walczył o to, żeby był ten dzień flagi. I święto to zostało wprowadzone w maju 2004 roku. Z jakimś trudem, powoli przebija się do naszej świadomości. Ono musi zakorzenić się w tej świadomości. Tak jak Amerykanie przed domami wywieszają flagę, swoją amerykańską flagę z gwiazdami, które oznaczają wszystkie Stany Ameryki. Nasza polska flaga jest bardzo prosta, ale jak wspominałem, ta symbolika jest bardzo, bardzo głęboka flaga biało-czerwona. No a jutrzejszy dzień to jest święto, uroczystość Królowej Polski, a jednocześnie kolejna rocznica Konstytucji, podpisania Konstytucji, uchwalenia Konstytucji 3 maja, bardzo ważnej, bo ta Konstytucja uświadomiła nam, że jesteśmy narodem składającym się nie tylko z tych szlachetnie urodzonych, ale mieszczaństwo, chłopi. Nie do końca udało się zrealizować wszystkie uchwały, ustawy Konstytucji 3 maja, ale ten zaczyn, który został wrzucony na tą glebę polskiego serca,
on owocował mimo potem niewoli narodowej, mimo potem różnych doświadczeń ponad 100 zaborów. I to jednak ta świadomość, że właśnie w Polsce pierwsza demokratyczna konstytucja, konstytucja 3 maja, pisana przez króla, przez wszystkie stany, wprowadzona w Polsce, to jest bardzo, bardzo ważne. Dla nas wierzących święto Matki Bożej Królowej Polski. Ten tytuł szczególny, bo tytuł nadany przez króla Jana Kazimierza po potopie szwedzkim. Właściwie kiedy jeszcze Szwedzi byli w Polsce, w katedrze we Lwowie, bo taka była wtedy Rzeczpospolita, król Jan Kazimierz składał tą przysięgę przed Matką Bożą, że ona będzie królową, prosząc jednocześnie o to, aby wsparła wszystkie jego starania, wysiłki o to, aby królowa Polski otaczała nas swoją opieką. Także widzicie Państwo, Polska jest Maryjna. Tu nie jest Wielka Brytania, bo w Wielkiej Brytanii to nawet nie ma kultu żadnego Maryjnego. A tutaj Zelewski propaguje kult Marii, kult krzyża i ta Zofia Maciąg, do której on jeździ, kurczaczku, ty nawet nie wiesz, ona daje jemu kawę, ciasto i on nie musi nic jeść. Rzeczpospolitej oraz Dzień Polonii i dlatego jak ty tam jedziesz, to jego nie ma, a on myśli, że ciebie w konia zrobił, a ty masz go gdzieś. No i taka, proszę Państwa, historia jest, że gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, są wibracje maryjne, proszę Państwa. Maryjne wibracje są, tak. Także, proszę Państwa, maryjne wibracje. Maryjne są wibracje. Dzisiaj mamy już 2 maja 2016 roku. 2 maja już mamy.